Cześć, bardzo miło będzie mi dzisiaj przedstawić Wam w filmie materiał dotyczący przedmiotów, jaki otrzymuje każdy nowy pracownik, maszynista, ustawiacz, rewident. Zapraszam. Dzień dobry. Dzień dobry. Paczka dla Pana Grzegorza. Tak, dziękuję ślicznie. Z firmy. Jeszcze podpis poproszę. Dobrze. Ło, ciężka. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Proszę, do widzenia. No to tak. Dostałem takie wielkie pudło z tymi rzeczami. Rozpakujmy je. A w pudełku znajduje się tak. Bluza polarowa. Zimowa, jest to gruby polar, to są spodnie ogrodniczki, rozpakujmy je, czarne z napisem, tu widziałem Freiliner, czyli z logo firmy, materiał jest bardzo wytrzymały, odporny na przedarcia, chroni nas przed urazami dzięki temu, na dole jak widzimy mamy elementy odblaskowe. To są spodnie ogrodniczki na szelkach z regulowaną długością. Także na pewno będą pasowały na każdego. Rękawiczki te są bardzo dobrej jakości, ocieplane. Po co służą maszyniście rękawice? Otóż zdarza się mi to dosyć często, że musimy dopiąć lokomotywę do składu. Nie ma problemu, żebyśmy odmrozili sobie ręce. Były spodnie robocze, jest bluza. Ja jestem czasami też w roli ustawiacza w pracy i wtedy, żeby nie pobrudzić sobie własnej odzieży, zakładam taką bluzę na wierzch. Dzięki temu potem mogę spokojnie, czysto wracać do pracy w własnej odzieży. Tutaj zauważyłem kurtkę. Kurtka zimowa. Bardzo dobrej jakości. Jest bardzo ciepła, rozepnę ją. W kurtce zimowej mamy podpinkę polarową. Polar ma takie właściwości, że oddaje wilgoć na zewnątrz, dzięki czemu my się nie przepacamy. Poza tym w kurtce jest siateczka, która też ma za zadanie utrzymywać odpowiednią wilgoć na naszym ciele. Jest ona wodoodporna, nieprzemakalna, wiatroodporna. Poza tym w kurtce pod pachami są wywieczniki, dzięki temu cyrkulacja powietrza pod nią jest zachowana i nie przegrzewamy się. To jest etui na okulary. Skoro jest etui, to i będą okulary. Trzy pary. Poza tym mamy jeszcze tutaj paski do nich, ramki. Te okulary mają system polaryzacji, czyli pomagają nam w czasie jazdy kierowcom, maszynistom, by nasz wzrok się bardzo nie męczył. To są ciemne okulary, które są na dni słoneczne, gdy słońce świeci nam prosto w oczy, w zasadzie na najmocniejsze światło. Kolejne okulary to są na pogodę taką średnią. Dobrze mieć je założone, gdyż warto mieć cały czas wzrok wypoczęty, jak się jedzie, a te okulary do tego służą. Można je nosić bardzo długo. No i kolejne okulary, te otworzę. To okulary, jak widać, przeźroczyste. No i tutaj mamy jeszcze woreczek, w którym możemy je trzymać. Służą na przykład nam w nocy, gdy idziemy na lokomotywę, gdy robimy próbę na pociągu, bo warunki, jakie panują na kolei, są różne. Może wiatr wiać, możemy pracować w terenie, w którym to na bocznicy jest duże zapylenie i wtedy to
wiatr, który niesie różne pyły, nie będzie nam leciał z nimi w oczy. Po prostu okulary będą służyć również nam za ochronę, nie tylko przed światłem, ale również przed jakimiś cząstkami stałymi. Kolejny przedmiot, jaki znajduje się w tej dużej paczce. O, koszulka bawełniana. No, jak to koszulka? Najbliższa ciału. Ważne, żeby nie powodowała u nas żadnych alergii, uczuleń i właśnie bawełna doskonale spełnia tą rolę. Dalej, dalej. Co tutaj jest? Jeszcze nie wiem. Spodnie bojówki. Rozmiar duży. Na koniec programu ubiorę się wszystkie te rzeczy, jakie tutaj otrzymałem. Dlaczego chodzimy w bojówkach akurat w pracy w spodniach? Otóż bojówki są bardzo wygodnym typem spodni. Te akurat są dobrego materiału, są grube, nie przedzierają się szybko. Przechodząc przez przedział maszynowy, zdarza się, że wystają tam jakieś elementy i bardzo łatwo jest podrzeć sobie spodnie. No, nikt nie chciałby mieć, jadąc do domu, dziury na tyłku. No, kieszenie. Jest ich tutaj sporo i możemy do nich włożyć wiele przedmiotów, które nam są niezbędne w pracy. A rąk zawsze jest za mało. Przedmiot kolejny. Tu są dwa pudełka, widzę, duże. No to będą to buty. Buty robocze, buty ochronne, trzewiki dobrej firmy są nam użyteczne, bo zabezpieczają naszą nogę przed poślizgnięciem się na nierównym gruncie, a naprawdę będąc na terenie kolejowym poruszamy się po bardzo różnych nawierzchniach i nie zawsze to jest asfalt, a w zasadzie to nigdy nie jest jakaś droga prosta. Zazwyczaj to są kamienie, tłuczeń. Nieraz jak jest zima, to i ten tłuczeń jest zamarznięty, jest ślisko. Teren jest nierówny, więc taki trzewik nie tylko ma doskonałą podeszwę, która jest antypoślizgowa. Poza tym ona spełnia rolę taką, że jest w zasadzie nie do przebicia. No, są wysokie, zabezpieczają nogę przed skręceniem. Sięgnijmy znowu do paczki. Zobaczmy, co jeszcze tu jest. Ależ tych rzeczy tutaj naprzywozili mi, że ho, ho, ho. Coś czarnego. Jest to płaszcz przeciwdeszczowy. Jak widzicie, bardzo dużo jest na każdym naszym ubraniu elementów odblaskowych. Ten płaszcz, mimo że jest czarny, to jednak też je posiada. Jest ogumowany, czyli spełnia rolę przeciwdeszczową. Elementy odblaskowe zapewniają dobrą widoczność nas w nocy. Używam tego płaszcza w deszczowe dni, bo spełnia naprawdę swoją funkcję i rolę. Kamizelki służą do dobrej widoczności, gdy jesteśmy poza lokomotywą. Gdy mamy dojść do lokomotywy, zakładamy taką kamizelkę, a także przy każdym opuszczeniu lokomotywy chodzimy w nich, abyśmy byli dobrze widoczni. Sięgnijmy znowu do pudełka. I tutaj w pudełku, aj, szkoda, że odłożyłem już kamizelkę na bok, bo mamy tutaj latarkę. Latarkę, zestaw do ładowania jej, czyli bardzo dobry sprzęt. I w aucie możemy sobie ją podładować i z gniazdka 240 V. Także latarka, czy nam jest potrzebna w pracy jako maszynista? Tak. Nieraz musimy zejść z lokomotywy, sprawdzić, co się dzieje z wagonem i ta latarka ma kilka takich zalet. Świeci ona bardzo mocno. Dodatkowo możemy sobie strumień światła rozszerzać, zwężać. Także nawet
gdy jest bardzo ciemno na dworze, gdy musimy na przykład zobaczyć coś pod wagonem, a przecież tam wchodzić nie będziemy z bliska, gdy poświecimy sobie, widać, co tam się dokładnie dzieje. No to zaświećmy ją sobie. Jak tutaj widać, światło jest skupione mocno, może być rozproszone. Także bardzo nam się przydaje i jej wielofunkcyjność. A dodatkowo tutaj mamy nakładkę pomarańczową. No, przydatna jest na drogach. Gdy w razie wypadku, żeby zwrócić na siebie uwagę z daleka, to nie tylko przecież mamy na sobie kamizelkę odblaskową, ale światło, o właśnie, takie powoduje to, że możemy zatrzymać ruch, wskazać, że w tym miejscu jesteśmy i ogólnie zwrócić uwagę nadjeżdżających pojazdów, że w tym miejscu się znajdujemy. Nasze pudło, które jest bez dna, posiada jeszcze kilka przedmiotów. Kolejny z nich, najważniejszy. Najważniejszy w pracy na początku, gdy się wchodzi na lokomotywę, to jest kubek. Kubek, w którym to zazwyczaj zaparza się kawę bądź inny napój, ale maszyniści zazwyczaj zaczynają dzień pracy od kawy. Dlaczego on jest kubek, a nie szklanka? Otóż ten kubek jest zakręcany, bo jadąc w czasie drogi może się stać tak, że nam by się napój z niego wylał. Natomiast gdy sobie go zakręcimy, gdy się nawet przewróci, nic złego się nie dzieje. To będą pewnie z powrotem buty. Kolejne buty. Dlaczego kolejna para trzewików do pracy? Gdy pokazywałem te pierwsze, to kiedyś kolega jeden powiedział, że są tak ładne, tak modne, że można by w nich chodzić do kościoła. Te natomiast spełniają trochę inną funkcję, są bardziej takie woł robocze do ciężkiej pracy, bardziej odporne na warunki atmosferyczne, na deszcz, bo już są całe ze skóry. Oczywiście zabezpieczają kostkę przed zwichnięciem. Mają podeszwę twardą, grubą, tak żebyśmy pewnie stąpali po powierzchniach bardzo nieprzyjaznej dla stopy. Noski oczywiście są pełne. Stopa nie będzie w nich zmiażdżona w razie wypadku. Papaczuszka. I tutaj będą znajdować się kolejne buty. Buty zimowe. Cieplutkie. Oczywiście też są to buty ochronne. Są to buty ochronne na zimę, tak jak poprzednie, spełniają te same funkcje i te same zabezpieczenia, poza jednym dodatkowym, że są bardzo ciepłe, dzięki czemu zima nam jest niestraszna w pracy. Kolejna para rękawic. Te rękawice są już jakby klasę niżej od tych, co pokazywałem wcześniej. One mają za zadanie głównie chronić nas przed zabrudzeniami własnych dłoni, czy też przed jakimiś drobnymi urazami. Co dobrego mogę powiedzieć o tych rękawicach? Są modne, ładne. Od spodu widać, że to jest skóra. Świetne na zabawę techno w klubie. I na sam koniec mamy dwa kaski. Różnią się od siebie. Jak widać, kask do prac związanych z większym niebezpieczeństwem to jest ten pomarańczowy oraz drugi, bejsbolówka wzmacniana, też chroni naszą głowę przed urazami, ale używa się go w sytuacjach, gdy zagrożenie jest dużo mniejsze niż jakbyśmy mieli założyć ten. Kiedy zakładamy ten pomarańczowy kask? No wtedy, gdy chodzimy przy wagonach, sprawdzamy ich stan, robimy próbę szczegółową. Może się zdarzyć, że gdzieś na rancie, na wagonie będzie leżał tłuczeń. Może spaść na nas, dlatego ten kask doskonale przed tym nas chroni. O tym kasku co mogę dobrego powiedzieć? Bardzo wiele. Dodatkowo posiada on pasek. Otóż tak, powinno się chodzić
powinno się chodzić w kasku z założonym paskiem, żeby nie spadł z głowy. Dodatkowo ten kask posiada, jakby tutaj powiedzieć, stelaż, 6 punktów. Także ten kask bardzo jest wygodnie ułożony na naszej głowie. Dodatkowo ma tutaj taki potnik, żebyśmy się nie przypacali. Co z zewnątrz widać, że ma taki króciutki daszek. Dodatkowo tutaj ma kilka otworów, które służą do wentylacji i obniżania temperatury naszej głowy pod kaskiem. Gdy założymy go na głowę, tutaj z tyłu widzimy, mamy pokrętło. To właśnie sobie nim regulujemy, aby on nam dobrze leżał na głowie. No to sobie go przymierzę. Za mały. Rozszerzę. Ma się tą głowę do myślenia. O, sobie ściągnę i leży bardzo dobrze. A tutaj mamy kaskoczapkę. Ona również chroni naszą głowę przed urazami, bo taka jest jej rola. Ma dłuższy daszek, chroni nas przed słońcem, żeby nas nie raziło. W środku ma piankę. Dodatkowo ma po bokach siateczkę oraz miejsce na wentylację. Także naprawdę bardzo dobrze się w niej chodzi. No i oczywiście możemy w niej chodzić nie tylko na terenie kolejowym, ale również poza nim, gdyż jej wygląd upodabnia ją do zwykłej bejsbolówki. Pasuje. Paczka się skończyła, została defturka do spalenia. To na potem, na zimę. To teraz założę te ubrania na siebie i zobaczymy, jak wygląda nowo wstępujący pracownik terenowy firmy Freiliner. Przebrałem się. Jak widzicie, nasz program już dobiega do końca, ale zanim się skończy, to jeszcze chciałbym Wam powiedzieć, że firma, w której pracuję, Freiliner, bardzo dba o to, aby wyposażenie pracownika było zgodne z zasadami bezpieczeństwa, było wygodne, modne, jak również zabezpieczało pracownika przed nieszczęściami. Mam nadzieję, że ten program Wam się podobał. Jeśli tak, subskrybujcie kanał, a jak macie jakieś pytania, zadawajcie je w komentarzach. Obiecuję, że na wszystkie postaramy się odpowiedzieć. Stop. W bonusie opiszę Wam jeszcze 3 przedmioty, jakie otrzymujemy każdy z nas. Czyli jest to plecak. Jest on w kolorze pomarańczowym, z elementami odblaskowymi. Posiada wiele kieszeni. Praktycznie wszystkie wykorzystuje. W razie zagrożenia można go bardzo szybko ściągnąć. Poza tym przypomina nam o tym, byśmy pracowali bezpiecznie. 0 wypadków każdego dnia. Kolejnym przedmiotem jest tablet firmowy. W tablecie znajdują się 2 aplikacje. Jedna pomaga nam w komunikacji z dyspozyturą, a druga na znalezienie pociągu w trasie. Dzięki temu nasze podmiany są bardziej zorganizowane. Ostatnim przedmiotem jest urządzenie wielofunkcyjne Multitool ze specjalną dedykacją Najsilniejsi. Pomaga nam ono w najbardziej ekstremalnych sytuacjach, jakie mogłyby nas spotkać na lokomotywie. Dziękuję za obejrzenie dzisiejszego programu.
Zapraszam Was do subskrybowania naszego kanału i do zobaczenia wkrótce.